Shiny Execute w Pokémon Go? Czy to możliwe? Cześć, siemanko, z tej strony Pan Wojtek, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Pokémon Go na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Shiny Execute. Tak, skąd to w ogóle wszystko się wzięło? Wyniknęło to stąd, że poprzedni event związany właśnie z konkretnym typem Pokémonów, czyli był to wodny festiwal, gdzie został dodany pierwszy Shiny Pokémon, czyli Shiny Magikarp, później także no i wraz ze Shiny Gyaradosem, jego rozwiniętą formą. Teraz przy właśnie ogłoszeniu przez Niantic o tym, że wchodzi event z roślinnymi czy trawiastymi, jak kto woli, Pokémonami, być może także będzie dostępny nowy Shiny Pokémon. Większość osób zostawiała właśnie na Bulbazaura. Dlaczego? No bo był na miniaturce właśnie eventowej na grafice i przypominał on właśnie wersję Shiny swoją, a nie takiego zwykłego Bulbazaura. Jednak no, jak się okazało później, no nie miało to nic związanego właśnie z nowym Shiny Pokémonem. Ale jak zapewne wiecie, bardzo dużo Execute'ów się respiło właśnie na tym evencie. Bardzo dużo można było nałapać sobie candy, nazbierać i tak dalej. Ja też mnóstwo Pokémonów tego typu złapałem w Łowiczu nawet. No i cóż, pewna osoba nagrała taki materiał. Możecie to zobaczyć właśnie, jak jest Execute Shiny, wygląda na typowego Execute'a Shiny. A nawet jest jego pokazana jego ewolucja w Shiny Executora. A później nawet ta sama osoba nagrała filmik, jak tym Shiny Executorem walczyła w gymie. Niby wszystko legit, prawda? Wszystko to wygląda na, no cóż, typowego nowego Shiny Pokémona, tak? No ale niestety prawdopodobnie no, na 99,9% mogę powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie manipulacja grafiką. Zresztą widać to choćby w momencie ewolucji tego Shiny Executora, kiedy widzimy tło za tym egzekutorem, które jest zupełnie niepodobne do zwykłego tła za takim no, standardowym Pokémonem, tak? Poza tym, w momencie walki w gymie, oczywiście ten film będziecie mogli cały czas oglądać, w momencie walki w gymie, kiedy poległ właśnie ten Shiny Executor, kolory zupełnie się zmieniły, ponieważ były tak dostosowane, żeby zielony podmienił się właśnie w taki pomarańczowy. No i różne tam kolory tła i tak dalej także uległy zmianie, odcienie i tak dalej. No i jest to tylko i wyłącznie prawdopodobnie, no praktycznie na 100% manipulacje właśnie grafiką, animacją w różnych programach. Ja się na tym kompletnie nie znam, więc tutaj się nie chcę jakichś tak w sprawach technicznych wypowiadać. Po prostu dosyć taka śmieszna sprawa, trochę osób potem nagrało też ten filmik jakoś, pewna osoba mi wysłała, dziękuję. I bardzo za to, bo mogłem was też o tym poinformować, tak? No pewnie wiele osób to widziało, no i się zastanawialiście, czy to prawda, czy jest naprawdę Shiny Execute. Zresztą ja się w sumie o tym dowiedziałem na live, kiedy widzowie mnie poinformowali bezpośrednio przez czat, że właśnie jakoby jest dostępny Shiny Execute. Na początku to pomyślałem w ogóle, że to jest, że to jest niemożliwe, że to jest pewnie jakiś tam fake, troll i tak dalej, tak jak mi tam zwykle pisali, że tam mają już po 3 Shiny Venusaury i Bulbazaury. Ale tu okazało się, że nawet są takie filmy i tak dalej, są ludzie, którzy komentują ten film i też myślą, czy to jest fake, czy prawda i tak dalej. No ale zdecydujcie też sami, dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie, co myślicie o tego typu fejkach ze strony różnych osób, o takiej manipulacji. Zresztą mieliśmy do czynienia też z takimi właśnie zmianami grafiki, chyba przy próbie pokazania, jakoby ktoś ma Shiny, chyba to był Venunat, z tego co pamiętam. Tak mi się wydaje, że był taki filmik już bardzo, bardzo dawno, w momencie tak chyba zaraz po starcie gry, że niby ktoś ma właśnie Shiny Venunata. To też właśnie była tego typu zmiana grafiki. Także pamiętajcie, że warto zwracać uwagę na szczegóły w przypadku takich właśnie nowości i ciekawostek. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, zachęcam do subskrypcji kanału i stawienia dzwoneczka, żeby otrzymać powiadomienia o najnowszych moich live'ach oraz filmach na kanale. Wbijcie też na grupę i na fanpage, linki w opisie. No i co, niedługo na kanale pojawią się filmy z eventu z łapania Pokémonów w plenerze. Mam nadzieję, że Wam się będą podobać, a tymczasem trzymajcie się, do następnego razu, na razie, cześć!